dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza. Zobaczymy, jak zmieniają się kamienice przy ulicy Mickiewicza, przypomnimy, gdzie w mieście są defibrylatory, zapowiemy święto 11 listopada, pokażemy postęp prac przy budowie obwodnicy Oświęcimia i powiemy o sobotnich zbiórkach elektrośmieci. Pierwsze efekty przebudowy kamienic przy ulicy Mickiewicza od 2 do 4 można już zobaczyć. Wykonawca po wykonaniu elewacji odsłonił fragment budynku. Elewacja w części ceglana, w części tynkowana, ze zdobieniami wykonanymi w technologii ciągnionej pasuje do charakteru tej części miasta. Kamienice będą prawdziwą ozdobą Starówki. Inwestycja zakończy się w kwietniu przyszłego roku. Przesunięcie terminu zakończenia budowy przede wszystkim wynikało z dokumentacji projektowej i czasu, który potrzebowaliśmy na uzgodnienie z konserwatorem zabytków w Krakowie. Były to okna, była elewacja, była przebudowa pierwszego piętra, więc te wszystkie prace spowodowały przesunięcie terminu, który według wszystkich dzisiaj informacji, które mamy, powinien zakończyć się pod koniec kwietnia przyszłego roku. Inwestorem jest Miejska Spółka Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która pozyskała na ten projekt pieniądze zewnętrzne. Przebudowa kamienic powinna zamknąć się kwotą 13 milionów złotych. Część tych pieniędzy pochodzi z pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz grantu Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa. Spółka już wcześniej odnowiła kamienice przy ulicy Klasztornej, Placu Słonecznym, przy ulicy Mickiewicza i na Rynku Głównym. Program związany z rewitalizacją budynków w Starym Mieście podjęliśmy już kilka lat temu. Udało nam się zrealizować kilka właśnie różnego rodzaju obiektów, które były w bardzo fatalnym stanie takim technicznym. Dzięki temu, że te budynki zostały wniesione aportem do Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli spółki miejskiej, udało się właśnie je odnowić, odbudować. I dzisiaj myślę, są wartością dodaną w przestrzeni tutaj miasta Oświęcim, tej części Starego Miasta. To, co teraz jest za nami, czyli budynek przy ulicy Mickiewicza 2-4, przez wiele lat właśnie mieliśmy świadomość, że musiał być to jeden z najpiękniejszych chyba budynków właśnie w Oświęcimiu z okresu przełomu XIX-XX wieku. Udało się właśnie dzięki TBS-owi tutaj zrealizować. Te prace trwają, one mają się zakończyć w przyszłym roku. Dzięki temu powstaną nowe mieszkania. Dzięki temu też ten budynek będzie taką perełką, myślę, jeżeli chodzi o budynki w Starym Mieście. Dwa budynki przylegające do siebie powstały najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku. Były w złym stanie i konieczna była interwencja budowlana. W odnowionych kamienicach będzie 21 nowych mieszkań i lokal usługowy o powierzchni 500 metrów kwadratowych. W trakcie robót przebudowano też dach, odnowiono elewację. Na zewnątrz prowadzimy prace związane z zagospodarowaniem terenu przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, bo sam budynek jest podniesiony powyżej poziomu zero i żeby doprowadzić tutaj te osoby, które mogłyby mieszkać, a byłyby z upośledzeniami ruchowymi, będzie robiona pochylnia, która doprowadzi ludzi na parter i z parteru już później windą będzie można przeprowadzić do mieszkań. Ten proces ma za zadanie przede wszystkim przywrócić właśnie dobry stan techniczny budynków, a po drugie też prowadzić tutaj życie, czyli te mieszkania będą wynajmowane. To jest jeszcze kilka, bym powiedział, budynków, które chcemy tą metodą też zrealizować. Kolejny budynek to budynek przy ulicy Jagieły 22. Ostatnio na posiedzeniu Rady Miasta radni zdecydowali o przekazaniu właśnie aportem do Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Te działania zostaną podjęte właśnie poprzez projektowanie, uzgodnienie z konserwatorem, a następnie poprzez realizację. I myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego, jak można poprzez miasto, poprzez właśnie różnego rodzaju projekty takie, które tworzymy, finansować i zrealizować i ożywić z powrotem, przywrócić tą substancję do korzystania właśnie w Starym Mieście. Także na pewno miasto, wizerunek miasta dzięki temu zyskuje. Defibrylatory AED zwiększają szanse przeżycia osobom, u których z różnych powodów zatrzymała się akcja serca. Nie bójmy się z nich korzystać. W Oświęcimiu jest ich 6. Są w budynkach Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2 i ulicy Ludwika Solskiego 2. Kolejny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Defibrylator jest również na wyposażeniu Straży Miejskiej. Urządzenia do przywracania prawidłowego rytmu są też w Oświęcimskim Centrum Kultury i Osiedlowym Domu Kultury. Defibrylatory AED są proste w
obsłudze i zaprojektowane tak, aby każdy, nawet osoba bez medycznego przeszkolenia, mogła z nich korzystać w sytuacji kryzysowej i prowadzić akcję reanimacyjną do przyjazdu karetki. Przyłącz elektrody. Narodowe Święto Niepodległości przed nami. Jak będą wyglądać uroczystości, jakie atrakcje dla mieszkańców przygotowano 11 listopada z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości? Szanowni Państwo, przed nami kolejne Święto Niepodległości. W mieście Oświęcim radośnie świętujemy przez kilka dni, nie tylko 11 listopada. Już w tym roku zaczynamy 8 i uroczystości potrwają aż do 12. Oczywiście 11 poniedziałek, główne uroczystości, na które serdecznie zapraszam, a rozpoczniemy wspólnym śpiewaniem razem z chórem miejskim w kościele salezjańskim. Później msza, oczywiście tradycyjna, i parada patriotyczna. Serdecznie zapraszam do udziału w tej paradzie. Przystrojenia się właśnie w narodowe barwy, w szaliki, w koteliony, we flagi. Będą one też rozdawane tu na rynku w punkcie patriotycznym. I zachęcam również do poniesienia z harcerzami wielkiej flagi Polski, prawie 20-metrowej flagi, która poprowadzi paradę patriotyczną, którą rozpoczniemy zaraz po mszy, około godziny 11:11 oczywiście. Z paradą pójdziemy w stronę Placu Kościuszki, po drodze złożymy kwiaty na pomniku niepodległości, a uroczystość główna na Placu Tadeusza Kościuszki rozpocznie się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość na Placu Tadeusza Kościuszki w tym roku zakończymy pokazem musztry paradnej. Mam nadzieję, że zostaniecie Państwo do końca i wspólnie będziemy podziwiać to piękne maszerowanie. Ale wcześniej też, jeśli Państwo będziecie mieli chwilę czasu, już od godziny 10 aż do 16 zapraszamy tu na Oświęcimski Rynek. Będzie dla Państwa przygotowane miasteczko patriotyczne ze stoiskiem gastronomicznym, ze stoiskiem promocyjnym Wojskowego Centrum Rekrutacji, również ze stoiskiem Wojsk Obrony Terytorialnej, a także stoisko znane też z innych przedsięwzięć, ale zapewniam, że z nowymi perełkami militarnymi, czyli stoisko prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej z Rajska. Aż do 16 tutaj na rynku, a wcześniej o godzinie 14 wystartuje z rynku bieg 11 na 11 listopada. Ponad 200 biegaczy 11 km pobiegnie, tak by w ten sposób, w sposób sportowy, uczcić naszą niepodległą. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w głównej uroczystości, jak i wydarzeniach dodatkowych. Wspólnie, radośnie świętujmy niepodległą, bo naprawdę warto. Do zobaczenia. Postęp prac przy budowie obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Solę jest imponujący. Jeszcze w listopadzie puszczony zostanie dla ruchu pierwszy odcinek obwodnicy od drogi krajowej 44 od ulicy Zatorskiej do ulicy Jagieły. Cała obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Solę będzie nową drogą o długości ponad 9 km, prowadzącą od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ulic Zatorskiej i Grojeckiej. Docelowo trasa ominie od południa miasto, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice-Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Nowa obwodnica będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Na ponad 9-kilometrowym przebiegu drogi powstaną trzy mosty na Wiśle, Sole i Młynówce, przejazd pod torami kolejowymi przy ulicy Ostatni Etap i 5 rond, w tym 3 w Oświęcimiu. Oświęcimscy druhowie wspólnie z Miejsko-Gminnym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu już kolejny raz prowadzą zbiórkę elektrośmieci. W najbliższe dwie soboty, 9 listopada i 16 listopada, będzie można przynieść do siedziby OSP przy ulicy Zaborskiej 17, zalegające w domach elektrośmieci. Akcja będzie prowadzona w godzinach od 9 do 13, a dochód zostanie przeznaczony na działalność młodzieżowej drużyny pożarniczej.